pomyślał, że jest kimś ważnym. No tylko problem jest taki, że ja tu mogę grać, kurwa, swoją ma w szachy, Kasparow na Carlsena, kurwa, a no nie wiem, no Norbert w tych całych, kurwa, szachach jest może polem G6. Myślę sobie, żeby na przykład zaproponować Boxdelowi 100 tysięcy za walkę, kurwa, z kim innym, bo ta sprawa już jest tak wyjebana. Myślę, że ludzie też mają wypierdolone w jakiś konflikt. Dobrze. Od czego zaczynamy naszą, moi drodzy, tutaj dyskusję? Maśniutko. Maśniutko, dokładnie tak. To jest dzisiejsze hasło na stream. Chronologicznie pójdźmy od filmiku This Stream. Dobra, mamy to w piździe. Dobrze. Przejdźmy. Bo on się mnie zapytał, ile bym chciał za walkę z Disem, a ja mówię, że 300 tysięcy. No on tutaj pierdoli, aha, nie, przepraszam. W końcu pieniądze są wartością nadrzędną. Dobrze, słucham jeszcze raz. 300 tysięcy. No w końcu pieniądze są wartością nadrzędną. Tak, tutaj jeszcze śmieszny taki przesterek. Dobra, tutaj jakiś telefon do Boxdela, maśniutko. Mam nadzieję, że nam się... Nie, w sumie to jest ważny moment, możemy się na niego wrócić. Po prostu w tym co? No to maśniutko. Tak. Tutaj Boxdel powiedział ważne słowa. Idziemy dalej. Teraz dzięki temu zobaczymy się z Marcinem Naga w roli zawodników. Tak, tutaj Diz wykorzystuje... O, może znajdzie inny powód, niż jak nie przyjmę 300 tysięcy. Musiałby znaleźć jakiś inny powód? Że nawet mógłbym to podciągnąć. Powiedziałem to w tym samym zdaniu, więc tak, mogę, kurwa, to podciągnąć nawet do 40 milionów, jak będę chciał, kurwa. Powiedziałem to dokładnie w tym samym zdaniu. 300 tysięcy albo pół miliona. Takie sobie rzuciłem widełki losowo. Kurwa, nie wiem, co jest w tym złego, ale rozumiem, że to jest jakiś ważny argument dla D-Stream. No i tyle. Tutaj się kończy temat, a tutaj pierdoli, że już nie ma hejterów i coś tam. Nikogo to nie obchodzi, kurwa, bo jakby wiecie co, no jak już przestają o tobie mówić, to hejterzy też przestają o tobie mówić. No to jest całkiem normalne. Dobrze, więc zacznijmy. Odeprzyjmy pierwszy argument. No w końcu pieniądze są wartością nadrzędną. Aha, wyciszę donaty. Pieniądze nie są wartością nadrzędną, pieniądze w tym wypadku są wartością jedyną, bo w dupie mam Disa, w dupie mam jakieś bicie się i zmienianie swojego trybu życia, więc pieniądze są jedyną wartością, dla którą mógłbym w ogóle wyjść na jakąś galę. Okej, okay. To już zrozumiane jest? Dziękuję bardzo. Dalej przechodzimy do faktu. By on mógł dostać całość. Pieniądze nie ma i mają rozmowę. Aha, bo niektórzy nie rozumieją. Nawet widziałem, że jakiś tam Yoshimitsu15.pl napisał, że o, chcesz mu dać 300 tysięcy, a on i tak się osrał. Aha, jeszcze swoją drogą. Chciałem nic nie mówić, chciałem, wiecie co, odpuścić, ale jestem znowu wywołany do tablicy. Chcę skończyć ten temat, chcę, kurwa, wiecie... Jak powiem tak, no, pozwolił mi z siebie znowu zrobić bekę w ramach odpowiedzi, to ja to wykorzystam, no co. Nie poruszam jego tematu, chyba że przypadkiem na TS-ie ktoś powie, tak jak o Kurwonie czy o Wertzfelu na TS-ie ktoś tam ze mną gada, no co, ja się uśmiechnę, ale no co, raczej sam tego nie robię, tak? Ewentualnie w jakiejś przyjaznej formie, no. I teraz... Przechodzimy do czego przechodzimy? Aha, do tego, że ludzie myślą, że o kurwa, przecież 300 tysięcy już jest na szali. Nie, moi drodzy, nie. Żadne 300 tysięcy nie jest, kurwa, już nawet powiedziane. Nic, nie dostałem nawet żadnej propozycji. Jedyne, co jest, to wielki, kurwa, tytuł i wielka, kurwa, dobroć Norberta Gierczaka po raz kolejny. Czyli odda mi swoją potencjalną część honorarium. Aha, może powiem najpierw, jak się odwołałem do tego na Facebooku, bo tutaj napisałem tak. Wydaje mi się, że nie do końca każdy zrozumiał. Nie dostałem jeszcze żadnej oferty, więc nie miałem nawet czego odrzucać lub przyjmować. Dis jedynie chce oddać swoją potencjalną część honorarium, gdy do czegoś miało dojść. Czyli pewnie jakieś 500 zł zakładam, bo nie wiem, ile może być warty host prowadzący kanału Ciekawostki Oksajo i rzucanie toporami z innymi ludźmi, którzy zrobią ruch na kanale. Do tego zaraz przejdziemy. W każdym razie, tak, nie dostałem jeszcze żadnej propozycji. Nic nawet nie dostałem, więc nawet się nie mogłem obsrać, czy się nie obsrać. Ja generalnie mam wyjebane. Jedyne, co może mnie przekonać, to pieniążki. Rozumiem, że dla Norberta mogą być pieniążki nieważne, bo jest w pozycji, w której to może przywrócić jego kanał do życia. Ale on wam o tym nie powie oficjalnie, bo Norbert lubi o sobie mówić, jakby kurwa zrobił coś wielkiego. 5 lat streamowałem, tyle wyświetleń, tyle najebałem, tyle akcji, tu dla dzieci zebrałem. Tu, kurwa, kończę ze streamowaniem, jestem ważną personą. Niestety, muszę
znów powiedzieć, kurwa, jaka jest prawda, bo ktoś tu się odkleił od rzeczywistości. Norbert nigdy nie był lubianym ani popularnym twórcą. Ja streamuję 2 lata, mam więcej wyświetleń od niego na Twitchu przez 5 lat i prowadzę YouTube'a od 5 roku i mam więcej wyświetleń niż on na YouTubie przez 5 lat. No. No, dlaczego Norbertowi się tak odkleiło? Nie wiem, może to od tych znajomości, że może sobie zadzwonić do Boxdela, czy powiedzieć straszną historię DJ-owi Palasajdowi, ale indywidualnie nie chciałbym powiedzieć, że jest nikim, ale trochę tak jest. Sam z siebie nie wiem, czy ktoś, kurwa, ma Norberta za autorytet, czy coś. No, jego kanał żyje, dlatego że przychodzą na niego inni i tyle. Więc sama wartość Norberta jako Norberta jest znikoma. Znikoma. Dla niego to Fame MMA to jest w ogóle jakaś szansa na to, żeby się gdzieś pokazać ze mną. Także jeżeli on chce mi oddać swoje honorarium, to powinien oddać też fakt, że w ogóle się tam pokaże, więc powinien ewentualnie wystąpić, kurwa, nie wiem, w kominiarce i nazwać się zamaskowany kominiarz i, kurwa, nie mówić nawet, że brał udział w jakiejś walce, bo to jest największa wartość pojedynku dla niego. Uważam, że odkleił się od rzeczywistości, pomyślał, że jest kimś ważnym, no tylko problem jest taki, że ja tu mogę grać, kurwa, swoją ma w szachy, Kasparow na Carlsena, kurwa, a no nie wiem, no Norbert w tych całych, kurwa, szachach jest może polem G6. Diz daje argument, że ma ze mną kosę, ale Diz sam nie wie, co ma ze mną. Diz raz ma ze mną kosę, raz przestaje go wyzywać, to sam, kurwa, pokazuje mnie w miniaturce. Raz mówi, Ksaja się chciał pogodzić, a wyobrażacie na urodziny, a potem ja chcę napisać u niego komentarz i dostałem, kurwa, bana. I bo odpisałem w ogóle do tego filmu, napisałem swój komentarz, ale się okazało, że go nawet nie widać, więc... Poza tym Norbert nie jest wyjątkowy, jest traktowany tak jak każdy inny twórca. I dla każdego innego twórcy, każdy inny twórca jest traktowany tutaj tak samo na tym kanale i nie mam zamiaru, wiecie, traktować Norberta inaczej. No niektórzy to rozumieją, a niektórzy, kurwa, mają koszmary ze mną po nocach i nie mogą, kurwa, żyć beze mnie. Myślę sobie, żeby na przykład zaproponować Boxdelowi 100 tysięcy za walkę, kurwa, z kim innym, bo ta sprawa już jest tak wyjebana. Myślę, że ludzie też mają wypierdolone w jakiś konflikt. Może po prostu chcą zobaczyć mnie w klatce albo Disa, jak któryś z nas dostaje w pierdol. Cykam się, no jeżeli ktoś myśli inaczej, powiem tak, poważnie podejdę do tematu, pizda i cyka się. Dla mnie, ja nie mam potrzeby bicia się z nikim. Dla mnie jedyną wartością w jakiejkolwiek walce są pieniądze. Więc jeżeli bym dostał cenę, która mnie satysfakcjonuje, to bym tam wyszedł, chociażbym miał tam, kurwa, nogę połamać. Jeżeli coś się pojawi, ja się nie chcę wypowiadać. Jak dostanę propozycję od Boxdela, to ją rozważę albo jej nie rozważę. Ale nie mam zamiaru się wypowiadać i kłócić z kimś publicznie. Chyba że to będzie jakaś ciekawa osoba z nowymi argumentami, a nie ktoś, kto, wiecie, o. Także jeżeli ktoś tam będzie chciał coś, kurwa, ode mnie nieciekawy, to możecie mu dać łapkę w dół, napisać pozdro od Ksaja i tyle, bo... No nie chce mi się, nie chce mi się naprawdę. Nie, moim zdaniem szansa jest dla Norberta taka, że zacznie się skupić na ludziach, którzy może go lubią, niż na jakichś swoich, kurwa, koszmarach nocnych, to może mu się uda. Ja życzę powodzenia, ale no nie tędy jest droga. Szkoda czasu, no dlatego starałem się to spakować w 10 minut, bo już mi się nie chce. Maśniutko. Maśniutko. Podsumuję to tak. Maśniutko. I tyle. Jeszcze najważniejszy jest edit 5. Siema. I chuj. Idę się wysiusiać. Puszczę wam coś.